Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła swoją działalność w 1969 roku. To był w zasadzie początek nauczania języka jako polskiego, jako obcego, obcokrajowca. Organizujemy kursy dwutygodniowe, 4 razy do roku, kursy semestralne, więc ta oferta programowa jest bardzo szeroka. Cały czas jednak naszą największą ofertą to jest szkoła letnia. Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej. Co roku do Krakowa przyjeżdża kilkuset studentów z całego świata. W tym roku mieliśmy 400 uczestników z 45 krajów świata. Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania. Można powiedzieć, że po takim najkrótszym kursie, trzytygodniowym, intensywnym trzytygodniowym, osoba, która przyjechała nie znając języka polskiego, już jest sobie w stanie w Polsce poradzić. Specyfiką szkoły są także zajęcia wieczorowe, kulturalne, kulturowe. Dajemy szansę, żeby wieczory także spędzić z językiem i kulturą polską, odpocząć, ale w miłej atmosferze. Pokazujemy różne polskie obrzędy, jak andrzejki, wesele, wigilie itd., itd. Zajęcia odbywają się w interaktywny sposób, także w środku lata nasi studenci na przykład ubierają choinkę, dzielą się opłatkiem i nawet ta choinka później jest sadzona przed domem studenckim i co roku przybywa nam tych choinek. Podobnie celebrowane jest wesele czy zwyczaje andrzejkowe. Ale w tym roku mieliśmy także jeszcze warsztaty taneczne, gdzie studenci uczyli się tradycyjnych polskich tańców, krakowiaka, poloneza. Mieliśmy warsztaty aktorskie, w tym nauczanie przez dramę. To, co cieszy, że studenci lubią nasze kursy. Myślę, że jest to dobra zabawa. Pobyt w Krakowie to nie tylko nauka, poważna akademicka nauka, ale także element odetchnięcia, radości, zabawy.